Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie film z przygotowania do sadzenia ziemniaków. Z przygotowania między innymi opowiem o tym, jakie nawozy. Będzie jeszcze coś o urodzinach. A teraz biorę się za wystawianie ziemniaczków na zewnątrz. Wystawiam sobie skrzynki od kilku dni na zewnątrz, żeby jeszcze wzmocnić sobie te kiełki, ale to może pokażę Wam zaraz. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda i powiem kilka słów więcej, co mam na myśli. O, zestaw zatankowany RSM-em. O samym nawożeniu może powiem kilka słów na polu. Oczywiście o nawożeniu ziemniaka. Pokażę Wam teraz, jak wyglądają ziemniaczki na kiełkowniku. Plan jest taki. Dzisiaj jest którego? 25. Tak, 25 marca. Czwartek. Tak, czwartek. Plan jest taki, żeby może w sobotę, jak nie w sobotę, jak się nie wyrobimy, to w poniedziałek zacząć sadzenie. Zobaczymy zresztą, jak warunki. Ładne kiełki świetlne. Coś takiego jest w miarę odporne na uszkodzenia. Mogłyby być trochę dłuższe. Pewnie powinny być wcześniej nastawione do kiełkowania. Teraz są 4 tygodnie od rozpoczęcia kiełkowania. To widać akurat, ta skrzynka stała gdzieś niżej. Widać, kiełki są takie bardziej jasne. Są na pewno bardziej wrażliwe na odpadanie. Są dobrze pobudzone, na mają te kiełki. Nie mam specjalnej sadzarki do podkiełkowanych, więc plan jest taki, żeby zacząć to sadzenie, myślę, że trochę szybciej. Zresztą no już nie jest tak szybko, zaraz kwiecień, w przyszłym tygodniu mamy kwiecień, więc nie ma co tutaj za długo zwlekać. I tak będą przykryte, trochę szybciej będą, a w praktyce zobaczymy. No a tutaj mam mały szpital polowy. Kurka zielononóżki. Co się tam boli, taka osowiała była, mówię, witaminy D, słoneczka na pewno im nie zaszkodzi. No i dwie sileczki, arukan, tutaj sobie dziobią, skubią trawkę. Wygrzewają się na słońcu, wiadomo, że taki wybieg jest najlepszy. Kombinuję jakąś wojlerę, ale może to będzie w osobnym odcinku. A w tym momencie jedziemy na pole i widzimy się dosłownie za pół minuty. Jesteśmy na polu, łączność z bazą jest. Pole pod ziemniaki wczesne, akurat tutaj w końcówce terminu był wysiany poplon. Ochrona gleb i wód. No jeśli chodzi o ochronę gleb i wód, to faktycznie średnio to wyszło za późno. Ten poplon po prostu za dużo nie wyrósł. Był tutaj, ale wiadomo, przez zimę wymarz. Widać ślady po głęboszu, jak ziemia usiadła. Amazonka rozłożona. Może kilka słów o nawożeniu. Tutaj będą ziemniaki bezorkowe. Pójdzie tutaj mandan na 20 cm. A tam jest po orce, też wzdłuż będą sadzone. Akurat tutaj będą ziemniaki wczesne. No i pod ziemniaki wczesne tego azotu pójdzie troszkę mniej, łącznie 100 kg. Dzisiaj leci 200 litrów RSM-u, czyli 84 kg azotu. Połowa to jest mocznik, on zanim zacznie działać, to wiadomo, trochę potrwa. Całość azotu rzucam przed sadzeniem. Co do nawożenia jeszcze, co tutaj poszło w połowie lutego, na końcówkę, tam gdzieś już podczas roztopów na przymrozku, wjechaliśmy z solą potasową, poszło 400 kg soli potasowej. No i w marcu poszło 150 kg polidapu, czyli 60 fosforu, 240 potasu. Ziemniak jest rośliną bardzo potasolubną. Tego potasu no powinien dostać sporo. Wprawdzie tutaj po oborniku, no obornik to jest kwestia sporna, pod ziemniaki może być tam gdzieś parchowate tematy mogą wystąpić, ale w chwili obecnej tam trochę zmniejszyliśmy, poszło 300 kg. Soli potasowej, azotu też pójdzie troszkę mniej. Wprawdzie tutaj akurat pod ziemniaki wczesne, więc też tego azotu będzie trochę mniej. Pod późne ziemniaki pójdzie trochę więcej, wiadomo, że mogą tego plonu trochę więcej zbudować. Co do nawożenia jeszcze, mówię, no ziemniak jest rośliną bardzo potasolubną, ale zarazem jest rośliną wrażliwą na chlorki, tak? To jest chyba, no jest bardzo wrażliwe na chlorki. Jeśli tą sól potasową dalibyśmy dopiero teraz, nie mamy opadów, no to moglibyśmy ziemniakom zaszkodzić. No nie byłoby to korzystne, mogłyby chorować, mogłyby nie mieć wigoru. No i finalnie dać słaby plon. Jako że poszły, mówię, w połowie lutego, coś tam się jeszcze później tego śniegu spadło. Ten potas się rozmył, chlorki powinny zostać wypłukane. Potas się przemieścił również w głębsze warstwy gleby. Ogólnie w przyszłym roku będę dawał połowę dawki potasu pod ziemniaki już na jesieni. Mój błąd, mogło być to zrobione wcześniej, ale myślę, że źle nie będzie. Od, powiedzmy, rozsiania potasu, soli potasowej, z
spadło 50 mm, także myślę, że te chlorki nie będą tutaj groźne. Wiadomo, że jeszcze tutaj, gdzie późne ziemniaki, trochę czasu mamy. Będzie to zresztą wymieszane z glebą, więc no, jestem dobrej myśli. Wsiadam teraz do ciągnika, lejemy towar, a właśnie, jeszcze tutaj poszło po 200 kg saletrosanu, jak sypałem na tą mokrą działkę. Siarka też jest ważna w ziemniaku, także tam około 25 kg siarki. No, gotowi do akcji, za oknem 13 stopni, nie wiem, czy będzie się to widzieć. Zapomniałem opaski na głowę, także kamera dzisiaj zamocowana na słupku. Nieco inny widok, może Wam się spodoba, jak będziecie chcieli takie oglądać częściej, to po prostu napiszcie w komentarzach. O nawożeniu myślę, że powiedziałem już wszystko, może coś tam jeszcze dopowiem podczas sadzenia. Podczas sadzenia planuję nagrać dwa filmy, dwa materiały. No i jedziemy z tematem nawożenia. Mówię, 18 metrów to będzie 27 arów podwczesnego ziemniaka, od tej strony będzie posadzony. No i to jest temat, który myślę, że omówiłem. No i drugim takim tematem, z którym do Was przychodzę, w sumie przyszedłem do Was tym tematem już 2 lata temu, gdy tutaj coś się rodziło, tak? A mianowicie powstał portal Agronomist, tak? Agronomist powstał dokładnie 2 lata temu, 2 lata będą 1 kwietnia i to nie był żaden prima aprilis, żaden żart. Portal stworzony z myślą o rolnikach, dla rolników, dla żon rolników, jak się okazało. W sumie od samego startu zostało naniesionych wiele zmian, wprowadzonych wiele zmian. Wprowadzone zostały rzeczy, które Wam tutaj rolnikom są potrzebne. Między innymi przy prowadzeniu gospodarstw cały czas się to zmienia. Jest to poprawiane, dodawane są nowe funkcjonalności. No i w sumie myślę, że już wielu z Was natrafiło i każdy znalazł coś dla siebie. Jeśli nie znalazł dla siebie, no to podlinkuję tutaj, no, taka mała promocja portalu. Mam nadzieję, że oczywiście nie będziecie mieli mi tutaj za złe, że będę o nim mówił, ale no, jest jak jest. No i tak, co do Agronomist, no, dla tych, którzy jeszcze może nie mieli styczności, może pokrótce powiem tutaj o narzędziach, które możemy tam znaleźć, co właściwie znajdziemy na tym portalu. Z takich rzeczy, z których ja korzystam, no to przede wszystkim dobra prognoza pogody, korzystająca z ICM-ów, dokładnie określona dla lokalizacji naszego gospodarstwa. Mamy też takie zakładki jak Satagro, które widzieliście w poprzednim filmie. Możemy sobie sprawdzić kondycję z lotu ptaka, z monitoru, satelit, jak wygląda nasycenie liści. Oczywiście Agrivi, tutaj Agrivi oraz Rolnikon, to są dwa narzędzia pomagające chociażby w ewidencjonowaniu zabiegów w naszych gospodarstwach. Takie mobilne, tutaj elektroniczne, wiadomo, spis zabiegów i tak dalej, też również pogoda i tak dalej. To tutaj z narzędzi, których ja korzystam, są także porady ekspertów, są dziedziny związane z prawem, tak? Jeśli mamy jakieś problemy prawne, możemy skorzystać z porady prawniczej. To są tutaj takie rzeczy, które przykuwają. Od niedawna nowa zakładka związana z nieruchomościami. Możemy tam poszukać, jeśli chcemy kupić, nie wiem, na przykład gospodarstwo, dom, działkę, gdziekolwiek. Także od niedawna także ogłoszenia. No i wracamy do domu. Mam już RSM rozlany. Wprawdzie przerwał mi telefon, musiałem skończyć, już była końcówka pola, mówię, moment, poszło z tym rozlaniem, ale co jeszcze chciałem powiedzieć, nie możemy zapomnieć również o kobietach. Na Agronomist mamy specjalny dział agro na obcasach, no i tutaj myślę, że każda z pań znajdzie także coś dla siebie. Wiadomo, że gospodarstwa prowadzimy wspólnie, nasza tutaj piękniejsza część populacji często zajmuje się właśnie ogrodami. Są tam takie tematy jak między innymi ogrody, aranżacje ogrodów, wszelakie tematy związane wiadomo z domem, kulinaria, przepisy, gotowanie. No co tutaj jeszcze mogłoby Was zaciekawić? Wprawdzie, no mówię, no to już tutaj panie mogą znaleźć także coś dla siebie. Dla każdego coś tam jest, tak? Każdy coś tutaj sobie znajdzie. Uważam, że bardzo fajnie, że jeśli coś już powstało,
to jest to kontynuowane, jest rozwijane, widać tego efekty. Mówię, jeśli ktoś był na portalu już dawno, to wiadomo, że zmienia się także szata graficzna. No, wychodzi się w stronę tego odbiorcy, tak, żeby było mu jak najlepiej, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także taka mała reklama portalu. No i chyba to by było, to chyba by było na tyle w dzisiejszym filmie. Akurat jadę do domu na obiad, obiadek, tankowanie. Warunki są na tyle odpowiednie, że zaraz będziemy lecieli z chwastami. No właściwie jeszcze dzisiaj, tak? Przekręcam sobie dyszę na oprysk, lecę dalej z tematem. Mówię, teraz się zacznie dziać dość dużo na gospodarstwie, także będziecie mieli co oglądać. A już dzisiaj, mówię, zajrzyjcie sobie na portal, na Agronomist, na te drugie urodziny. Jak ten czas szybko leci w ogóle, nie? Dopiero co pamiętam, w kwietniu, jeszcze wtedy image, może nie do końca korzystny, z brodą. W sumie z jednej strony parę kilogramów temu, teraz troszkę mnie tutaj przybyło przez zimę. No ale to wiadomo, historia kołem się toczy, to wszystko się jakoś tutaj zmienia. No i dobra, dobra, jedziemy się tankować wodą i do pracy, rodacy.